Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam ponownie na antenie emisji TV w programie Dokąd zmierzamy, w którym rozmawiamy o przyszłości i kondycji naszej ojczyzny. Ten wątek też się pojawi, ale zwrócimy głównie nasze oczy za ocean. Ostatni tydzień to był bardzo gorący czas. No już mówiłem w poprzednim programie, że oczywiście wszyscy nam teraz mówią, że mamy najgorętszy lipiec w historii pomiarów, ale jakby był jakiś miernik temperatury politycznej, to pewnie też by mówiono, że jest to najgorętszy lipiec w historii pomiarów. Oczywiście zależy, jak liczyć tę historię pomiarów. Mam nadzieję, że wszyscy żart zrozumieli. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych w tą zasadniczą fazę wchodzi kampania prezydencka i w zasadzie ta faza rozpoczęła się z dużym hukiem, mianowicie nieudanym zamachem na Donalda Trumpa, który już jest oficjalnie kandydatem na prezydenta Partii Republikańskiej. Po stronie demokratów natomiast trwają gorączkowe dywagacje, czy jednak nie należałoby prezydenta Joe Bidena, który powoli już traci kontakt z rzeczywistością, a może już go w ogóle stracił, nie należałoby, cytując klasyka, przesunąć do sekcji gimnastycznej. O tym też, jakie te wybory mogą mieć znaczenie dla Europy, również dla nas, biorąc pod uwagę toczącą się wojnę na Ukrainie, chociażby będę rozmawiał dzisiaj z moimi Państwa gościem, którym jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeśli można, panie redaktorze, to wydaje mi się, że pan trochę nie docenia prezydenta Joe'a Bidena. On dosyć skutecznie podtrzymuje swoją kandydaturę. Najwyraźniej postanowił, że będzie przewodził Stanom Zjednoczonym, a przy okazji sporej części świata do upadłego w związku z tym. Ale no i tutaj jeszcze ja zresztą muszę tu się pochwalić, bo ja zawsze mówiłem, że zbrodniczy koronawirus jest bardzo wyrobiony politycznie. No i to się potwierdziło właśnie w stosunku do prezydenta Joe'a Bidena. Jak tylko zaczęto tam zadawać niewygodne pytania w związku z zamachem na Donalda Trumpa, no to się ujawnił taki casus paskudeus, że najwyraźniej zirytowany niepowodzeniami zneutralizowania Donalda Trumpa przez niezawisłe sądy amerykańskie, prezydent Joe Biden chlapnął, no tutaj rzeczywiście być może, że pan częściowo ma rację, że niezupełnie świadomie, że dobrze by było wziąć tego całego Trumpa na celownik. Pan, słowo wylatuje wróblem, a powraca wołem. Gdyby żadnego zamachu na Donalda Trumpa nie było, to nikt by nie zapamiętał tej odzywki prezydenta Joe'a Bidena. A tak to została zapamiętana. No i w związku z tym prezydent Joe Biden tam się tłumaczył, że zupełnie coś innego miał na myśli. No nie wypada nam zaprzeczać, ale natychmiast zbrodniczy koronawirus tknął go palcem. No i w rezultacie prezydent Joe Biden musiał się izolować. Nie tylko z uwagi na możliwość zarażania Amerykanów tym zbrodniczym koronawirusem, ale przy okazji izolował się od możliwości zadawania mu niewygodnych pytań. Nawiasem mówiąc, prowadzone jest śledztwo przez FBI w sprawie zamachu na Donalda Trumpa. No i tutaj jednym z potencjalnych podejrzanych, jeszcze nie tam przesądzając, co z tego wyniknie, są agenci Secret Service. W każdym razie tak powiedział tam ten odpowiedzialny za śledztwo z FBI, że oni też będą tutaj prześwietleni. No i mówiąc nawiasem, nie bez powodu. Nie bez powodu. Jakie następstwa tego będą, no to myślę, że właśnie o tym będziemy za chwilę rozmawiać.
Tak, zaraz o tym będziemy rozmawiać. No, jak pan powiedział, tu chciałby się strawestować Franza Maurera, że Joe Biden będzie przywódcą wolnego świata bezapelacyjnie i do samego końca jego lub tegoż wolnego świata. Także perspektywa... Myślę, panie redaktorze, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ja mam taką teorię spiskową, jeśli chodzi o kandydaturę Joe'a Bidena, że tutaj jest bardzo sprytna kombinacja. To jest bardzo sprytna kombinacja. Mianowicie wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale sztab wyborczy Joe'a Bidena się upiera, żeby to on został oficjalnym kandydatem partii demokratycznej. No szczerze mówiąc, nie bardzo jest jakaś alternatywa. Nie bardzo jest alternatywa, bo do wyborów pozostało kilka miesięcy, bodajże 3 miesiące. No tak, sierpień, wrzesień, październik, a początek listopada, 5 listopada już są wybory. W związku z tym, jak taki kandydat, który nie był lansowany do tej pory, zdążyłby się wylansować? Jest to bardzo mało prawdopodobne. Więc myślę, że jednak Joe Biden pozostanie tym kandydatem na prezydenta. I jeśli pierwszorzędni fachowcy dostaną rozkaz, żeby prawidłowo policzyć głosy, to może nawet wygrać. Ale jeśli by wygrał i w styczniu przyszłego roku złożył przysięgę, bo taka jest procedura tam z tymi prezydentami amerykańskimi, no to zaraz potem może się okazać, że demencja posunęła się tak bardzo, że nie jest zdolny jednak do sprawowania urzędu prezydenta. Co by się wtedy stało? Wtedy na pełną kadencję prezydentem Stanów Zjednoczonych zostałaby pani Kamala Harris bez żadnych wyborów, bo ona wyborów by nie wygrała, to na 100%. Natomiast bez wyboru to może zostać. I moim zdaniem taka jest kombinacja. W tym szaleństwie jest metoda. I dlatego Józio jest takim tutaj cennym nabytkiem. Bo bez niego to się cała kombinacja może zawalić. No to prawda, bo tym bardziej, że Kamala Harris jest jako, że jest no, skrajną lewaczką, jest po prostu nawet w Stanach chyba niewybieralna. Właśnie o to mi chodzi. Pewne koła jej kandydaturę lansują, tylko zdają sobie sprawę, że ona jest niewybieralna, bo ona co lewaczka, to proszę pana, to komunistka jest, powiedzmy sobie szczerze, nazywajmy rzeczy po imieniu. To już jest czysta komuna. I w związku z tym osadzenie Kamali Harris na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak mówię, bez żadnych wyborów, popchnęłoby rewolucję komunistyczną bardzo silnie do przodu. I o to moim zdaniem chodzi. No cóż, tutaj warto dodać, że zgodnie z konstytucją amerykańską, gdyby na przykład Biden zrzekł się urzędu, czy został uznany za niezdolnego do jego sprawowania nawet dzień po zaprzysiężeniu, to Kamala Harris dokończa jego całą kadencję, więc to będzie urzędować sobie. O tym mówię. Proszę pana, uznać prezydenta Joe'a Bidena za niezdolnego, to nie jest żadna sztuka. To nie jest żadna sztuka. Jeszcze przydarzy mu się tam jakiś taki incydent, tak jak z tym prezydentem Zełenskim, który stał obok niego, a ten mu go witał jako prezydenta Putina. No to proszę pana, potem wiceprezydent zamiast Kamala Harris też jej nie poznał chyba, bo powitał ją jako prezydenta Trumpa. No to wie pan, nawet płci nie rozróżnił. Ja przypomnę, że Joe Biden stwierdził, że jest pierwszą czarnoskórą kobietą na stanowisku wiceprezydenta czy tam prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także to, chociaż w tych czasach nikt nie może zabronić Bidenowi identyfikowania się jako czarnoskóra kobieta. Nie wiadomo, czy z tą kobietą to nie wiadomo, bo to wie pan, 77 płci jest to w przypadku pani Kamali Harris, to nie wiadomo, która z tych 77 płci wchodzi w rachubę. No ale mniejsza z tym, nie będziemy jej tam nigdzie zaglądali.
No dobrze, to chwila na ogłoszenia parafialne. Przypomnę widzom o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, o wsparciu kanału i że czekamy na pytania do naszego gościa. A dodam jeszcze a propos wsparcia, że na naszym kanale w zakładce wideo, nie w zakładce na żywo, bo niektórzy mogą się pogubić po tym, jak tam YouTube to porozdzielał, jest relacja z Domostawy, bardzo długa, rozbudowana, która nas wiele pracy kosztowała, więc tym bardziej polecamy się Państwa pamięci, jeśli chodzi o wsparcie. A teraz może wróćmy do tego zamachu, no bo ja przypomnę, od czasu zamachu na Roberta Kennedy'ego seniora, nie mylmy to z tym Kennedy'im, który teraz startuje, bo Robert Kennedy junior teraz startuje też jako kandydat niezależny na prezydenta USA. Kandydaci na prezydenta, no a Trump jeszcze dodatkowo jako były prezydent, mają ochronę Secret Service amerykański. To był zawsze taki wzór, że to jest pełen profesjonalizm, oni zawsze wszystko zabezpieczają, a tu kładzie się gość z karabinem 150 metrów od Donalda Trumpa na dachu. Potem się dowiedzieliśmy, że dach był zbyt pochyły dla agentów, a to była jakaś taka pochyłość, więc to powiem tak, no to jest mniej więcej taka pochyłość jak dachu mojego domu, po którym wielokrotnie chodziłem, jak tam coś remontowałem, ale dla agentów Secret Service to była za duża pochyłość. No i sobie strzela i w ogóle nikt nic nie zauważa do momentu, jak tam kule zaczynają świstać. Nawet osoby z publiczności zauważyły tego zamachowca. I no, publiczność uwagę. Tak, ale agenci... Tak, tak, nie. I zwracały uwagę agentom Secret Service, którzy normalnie powinni natychmiast się zelektryzować i unieszkodliwić tego jegomościa, zwracali uwagę policji. Policjant zwracał uwagę agentowi Secret Service, ale oni potraktowali to, jakby to nie miało żadnego znaczenia. Więc wie pan, na tym świecie pełnym złości nigdy nie dość jest przezorności, jak mówi poeta. A pamiętając o innym zamachu, bo ja to pamiętam doskonale, byłem wtedy młodym człowiekiem, chodziłem do liceum, 63 rok, zamach na prezydenta Kennedy'ego w Dallas. No to jak pojechałem do Dallas i tam obejrzałem sobie wszystkie te miejsca, bo tam wszystko jest pozaznaczane, gdzie tam patrzał, w którym miejscu i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi budynek, w którym wtedy mieściła się składnica książek. I tam na ścianie tego budynku jest zmurowana tablica pamiątkowa, taka metalowa. I na tej tablicy jest umieszczony napis tej treści. Z okna tego budynku Harvey Lee Oswald prawdopodobnie strzelał do prezydenta Kennedy'ego. Rozumie pan? Prawdopodobnie strzelał. Wtedy komisja Warrena, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, obejrzała dziesiątki nagrań, ponieważ ręczne takie kamery telewizyjne były już wtedy w Stanach Zjednoczonych w powszechnym użytku i ta scena zamachu była sfilmowana przez wielu ludzi tam obecnych. Mało tego, przesłuchała komisja Warrena mnóstwo świadków, no i co? I tyle samo wiemy, co i przedtem. Nawet nie wiemy tego, czy Harvey Lee Oswald strzelał do prezydenta Kennedy'ego, a to podobno kula wystrzelona z jego karabinu, bo roztrzaskała mu głowę. Czy nie strzelał? No to w takim razie kto strzelał? I czy był jeden strzelec, czy kilku strzelców? O, to jest, wie pan. Także jeżeli, moim zdaniem, jeżeli tropy będą prowadziły do bardzo wysokich sfer amerykańskiego establishmentu politycznego, to prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy, kto ten cały zamach wymyślił. No, trzeba powiedzieć, że Donald Trump miał bardzo dużo szczęścia, co w przypadku kandydata na prezydenta nie jest bez znaczenia. Bo to dobrze jest, jak prezydent tam ma właśnie dobry program i tak dalej, ale jeszcze powinien mieć szczęście. No to Donald Trump pokazał, że ma szczęście. O włos uniknął śmierci. O włos uniknął śmierci. No to trudno sobie wyobrazić większe szczęście. No i nic dziwnego, że Amerykanie są poruszeni tym zamachem i
liczba teorii spiskowych jest co najmniej taka sama, a może nawet jeszcze większa niż liczba teorii spiskowych po ataku na World Trade Center w 2011 roku. No pewnie tak będzie, chociaż mamy też, to chyba jest specjalność naszych tutaj lokalnych tak zwanych ekspertów, którzy w tą noc tuż po zamachu i z samego rana, kiedy ja zacząłem te wszystkie różne tweety chociażby przeglądać, zaczęli pisać, a to ustawka, to jest ustawka, to wszystko... Filozof od razu tak spenetrował prawdę, Janusz Palikot, mówię o nim, ale no, ustawka to łatwo powiedzieć, ale proszę pana, kto kogo ustawiał i w jakim kierunku? No więc tego nie wiemy. No zamachowiec zdaniem... już nam nie powie, bo opuścił. Tak, tak, no i o to chodzi, żeby nam nie powiedział. Natychmiast go potem zastrzelili, wie pan, nie to, że go postrzelili, tylko go zastrzelili. Bardzo możliwe, że właśnie w tym celu, żeby już nic nie powiedział, kto go wynajął, czy kto go tam zainspirował i tak dalej, jakby się rozgadał, to diabli wiedzą, do czego by to doszło. A jak już jest zastrzelony, to już nie powie ani słowa, a co więcej, można mu włożyć w usta wszystko i nie będzie protestował. No nawet powiedzieć, że był republikaninem. No to już się pojawiły takie, proszę pana, ja to czekam jeszcze, bo Judenrat Gazety Wyborczej, tam widzę, że próbuje takiego tropu, że to Irańscy tam, ajatollahowie, ten zamach zorganizowali na Trumpa. Czekam, kiedy się pojawi Putin. A to musi się pojawić, nie ma rady. Jak już tyle teorii spiskowych jest, to czekam na tę. No dobrze, to czekamy jeszcze na teorię o Eskimosach, ale czy w tym momencie, pana zdaniem, już biorąc pod uwagę no, niedomagania Józia Bidena, jeszcze ten zamach, który no, w naturalny sposób podnosi sympatię do Donalda Trumpa, czy to już jest dla Trumpa taka autostrada do Białego Domu, jak to 10 lat temu pewien właśnie redaktor z Gazety Wyborczej powiedział, że jak pewien kandydat przejedzie zakonnicę w ciąży na pasach, no to wtedy może przegra. Jeszcze tam chyba było pijany. Kandydat, proszę pana, który rzeczywiście, bo chodzi o pana prezydenta, o pana Bronisława Komorowskiego, on rzeczywiście był przekonany, że nie ma z kim przegrać. A przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym nikt w Polsce nigdy nie myślał przedtem jako o polityku samodzielnym. I proszę pana, dlatego są cuda nad urną się zdarzają, nie tylko u nas, ale i w Ameryce. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, przypomnę panie redaktorze, ja się powtarzam, ale no trzeba się powtarzać, bo tu sytuacje się powtarzają, co mówił na ten temat klasyk demokracji Józef Stalin. Że najważniejsze od tego, kto głosuje, to jest to, kto liczy głosy. O, głosują w Stanach Zjednoczonych w wyborach prezydenckich, wiadomo kto, obywatele amerykańscy. A kto liczy głosy? A, to już są tacy obywatele kwalifikowani, którzy wiedzą, jak głosy liczyć. Co było przedmiotem sporu 4 lata temu między sztabem Donalda Trumpa a sztabem Józia Bidena? Właśnie, czy głosy zostały aby na pewno policzone prawidłowo. I teraz będzie tak samo. I teraz będzie tak samo, zwłaszcza kiedy pojawią się wątpliwości, a moim zdaniem wątpliwości się pojawią, zgodnie z drugą tezą klasyka demokracji Józefa Stalina, że w miarę postępów socjalizmu walka klasowa się zaostrza. No to ona się zaostrzy i jednym z objawów tego zaostrzenia będą kontrowersje na temat liczenia głosów. Więc nic nie jest przesądzone. Dlatego ja uważam, że nic nie jest przesądzone. Po zamachu przewaga Donalda Trumpa wzrosła nieznacznie o 2%. O 2% do 48%. Więc to jest, idą obydwaj kandydaci prawie łeb w łeb. Taki jest rozkaz.
Taki jest rozkaz. I tu po stronie Partii Demokratycznej też są zaangażowane potężne siły, które tak łatwo z przyspieszenia rewolucji komunistycznej w Stanach Zjednoczonych nie zrezygnują. No, jedną z takich nawet można powiedzieć sympatycznych w miarę przedstawicieli tych sił to jest żona księcia małżonka, nasza Jabłonecka. Co nasza Jabłonecka powiedziała? Że Trump to jest tak samo zużyty jak i Joe Biden i ona wie jak to Amerykanom pokazać. No to wie pan, Amerykanom pokazać to nie sztuka, wystarczy ściągnąć kalesony Donaldowi Trumpowi i zaraz wszyscy zobaczą, co tam, jak to wygląda jego tajna broń. No to dobrze, ale skąd Jabłonecka o tym wie? Skąd Jabłonecka o tym wie? To jest, wie pan, pytanie. Ktoś musiał tam jej powiedzieć, bo nie sądzę, żeby odbywała takie bliskie spotkania trzeciego stopnia z Donaldem Trumpem. No a w takim razie, jak się ma do tego misja pokojowa tak zwana Viktora Orbana, który odwiedził Kijów, Moskwę, Pekin, oczywiście został za to niemiłosiernie obsztorcowany w Brukseli, ale swoją trasę zakończył właśnie spotkaniem z Trumpem. Czy to właśnie nie było... Czy to nie był jeden z tych elementów, który pobudził do działania ten deep state? Bo ja pamiętam jedno z pańskich wystąpień, dawno, dawno temu, jak pan mówił, że w demokracji to służby specjalne czuwają nad ciągłością państwa. No i właśnie Trump mógłby tą ciągłość państwa amerykańskiego zaburzyć, więc służby postanowiły zareagować. Nie wiem, czy wszystkie służby. Proszę pana, w epoce totalnej inwigilacji demokracja wszędzie jest podszyta bezpieką. Byłoby dziwne, gdyby akurat w Ameryce tego nie było, gdzie narzędzia inwigilacyjne są rozwinięte bardziej na przykład niż u nas. Jeszcze bardziej niż u nas. W związku z tym byłoby dziwne, gdyby tego nie było. Ale bezpieka jest jednym z ośrodków władzy w Stanach Zjednoczonych. Innym ośrodkiem władzy jest wojsko, jeszcze innym ośrodkiem władzy są Goldmany Sachsy, znaczy lichwiarze, zwani elegancko finansistami. No i media, ci, którzy tam manipulują mediami, to są przeważnie ci sami, że tak powiem, co lichwiarze. I dlatego, wie pan, w czym się ciągłość wyraża? Niekoniecznie w zamachach zaraz, ale kiedy taki kandydat, który tam opowiada w czasie kampanii, co to, czego to nie będzie robił, że wodę w Atlantyku podpali, że tam będzie dusił wszystkich gołymi rękami i tak dalej, to jak on już wygra w listopadzie, to przychodzą do niego właśnie generałowie z Pentagonu, bezpieczniacy wysokiej rangi z FBI, CIA, Goldmany Sachsy właśnie i te, i mówią jemu tak, panie prezydencie, my tu prowadzimy tajne operacje, które są w takim to a takim stopniu zaawansowania. Więc żeby świat się nie zawalił, to trzeba zrobić to, tamto, a potem jeszcze owamto. I ten ulubieniec ulicy od razu ma w ten sposób przywrócone poczucie rzeczywistości i robi nie to, co tam opowiadał, co tam bredził w czasie kampanii, tylko robi to, co trzeba. Wracając do Viktora Orbana, to jest, wie pan, bardzo ciekawy przypadek, dlatego że po pierwsze, Viktor Orban udowodnił, że nawet państwo trzy razy mniejsze od Polski jest w stanie prowadzić politykę samodzielną. Że jest to możliwe. U nas żaden zasraniec tego nie potrafi, bo się boi albo ma to surowo zakazane. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, że Węgry akurat w tej chwili sprawują prezydencję w Unii Europejskiej. Więc to jest rzecz naturalna, że skoro w Europie toczy się wojna, w którą Unia Europejska jest zaangażowana
no to polityk sprawujący prezydencję powinien coś w kierunku zakończenia tej wojny takiego bądź innego zrobić. I Viktor Orban to zrobił. I na tym tle niezrozumiała jest ta, wie pan, nagonka, jaką na niego rozpętała Reichsführerin Ursula von der Leyen. Dlatego, że on zachował się tak, jak powinien zachować się polityk kraju sprawującego prezydencję w Unii Europejskiej. Ale Reichsführerin poczuła się dotknięta, bo Orban zrobił to jak gdyby ponad głowami tej brukselskiej biurokracji, która się poczuła właśnie zagrożona w swojej uzurpacji politycznej. Bo tych brukselskich biurokratów, oni nie mają żadnego mandatu demokratycznego czy żadnego innego do sprawowania władzy, poza tym, że Reichsführerin sobie w nich upodobała. No ale to jest jeszcze za mało chyba. Zresztą mniejsza o to. Po drugie, wie pan, i tu panie redaktorze, skoro już mówimy o bezpieczniackiej podszewce naszej demokracji, to zwróciłbym uwagę na incydent, który może mieć znaczenie. Otóż doradca sztabu wyborczego, były doradca sztabu wyborczego Donalda Trumpa sprzed 4 lat i obecny doradca sztabu wyborczego, pan Lewandowski niejaki, powiedział, że Donald Trump, jak zostanie prezydentem, to udzieli poparcia rozmaitym inicjatywom politycznym Andrzeja Dudy. Dlaczego? A dlatego, wyjaśnił to, żeby Polska pozostała we właściwych rękach. A we właściwych rękach. To znaczy, że teraz jest w niewłaściwych. Krótko mówiąc, bardzo możliwe, że Donald Trump, jak został prezydentem, poparłby, że tak powiem, działania emancypacyjne Polski, która by się chciała wyzwolić spod kurateli niemieckiej. I proszę pana, chciałbym zwrócić uwagę na jeden już efekt praktyczny. Otóż ten były wiceminister sprawiedliwości, pan Romanowski, został tam aresztowany w poniedziałek, mimo że w piątek się zgłosił po południu do prokuratury. Tam, ale gdzie tam w piątek w prokuraturze, wie pan, kto ma głowę do przesłuchiwania jakiegoś wiceministra? Tam każdy prokurator myśli o tym, jakby się zachlać i zakąsić, wie pan, cały weekend, a potem w poniedziałek najwyżej kaca leczyć. No ale już abewiacy go pojmali w poniedziałek z samego rana, zakuli go w kajdany, kazali mu się rozebrać do naga. No nie wiem po co. Chyba nie podejrzewali go, że tam chowa w majtkach jakąś tajną broń. No w każdym razie kazali mu się rozebrać do naga, no ale zapomnieli w tym ferworze. Wie pan, ten prokurator Korneluk zapomniał, że ten Romanowski ma jeszcze drugi immunitet. No i tu jak się od razu się odezwał szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wystąpił do władz polskich z żądaniem natychmiastowego zwolnienia pana Romanowskiego. Widziałem tę scenę, jak go za 5:12 w nocy przywieźli do sądu na Mokotowie ci abewiacy. Już nie był skuty wtedy, nie był rozebrany do naga, no ale go tam przywieźli, dostarczyli. I w ciągu 5 minut sędzia Pomianowska kazała go natychmiast zwolnić. Co wzbudziło, panie redaktorze, wielką sensację. Nie tylko dlatego, że ten wydawało się, że już będzie w areszcie wydobywczym jęczał i szlochał, że sąd już tam powinność swej służby zrozumiał. To po pierwsze. A po drugie, że sędzia Pomianowska. Otóż sędzia Pomianowska dotychczas orzekała tak, jak się należy. A tu nagle kazała zwolnić pana Romanowskiego. I to natychmiast.
co oczywiście się odbyło. Warto dodać, że pani sędzia Pomianowska należy do organizacji sędziowskiej Justicja, takiej partii politycznej, którą tam sędziowie tworzą. Warto o tej Justicji powiedzieć kilka słów. Otóż ona powstała w 1990 roku, kiedy to rozwiązana została Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która była pasem transmisyjnym bezpieki do środowiska sędziowskiego. No i wydawało się, że tu Justycja jest następnym pasem transmisyjnym starych kiejkutów do środowiska sędziowskiego. No i teraz sędzia, proszę pana, Pomianowska, która należy do Justycji, wydaje taki zaskakujący wyrok, że tego całego pana Romanowskiego trzeba natychmiast zwolnić. Jeżeli doradca sztabu wyborczego Donalda Trumpa mówi publicznie, że Donaldowi Trumpowi zależy na tym, żeby Polska pozostała we właściwych rękach, to bardzo możliwe, że stare kiejkuty też to usłyszały, nie tylko my. Stare kiejkuty też to usłyszały i pomyślały sobie, a jak tak, to już nie będziemy tutaj wspierać Donalda Tuska i jego bandy, tylko tutaj zaczniemy robić mu koło pióra. No i właśnie mu zrobili koło pióra. I właśnie mu zrobili koło pióra. Bardzo możliwe, że, wie pan, być może ja się mylę, że wyciągam pochopne wnioski z tego. No, ale trzeba jakieś wnioski wyciągać, bo ta prezydentura, wszystko jedno, kto wygra w Stanach Zjednoczonych, będzie miała przełożenie na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju. Więc dobrze jest się zastanowić, jakie to będzie przełożenie. No tutaj chyba tym kluczowym przełożeniem będzie sytuacja na Ukrainie, bo Trump tam zapowiada, że on tu zaraz jak zostanie prezydentem, to tą wojnę zakończy, że on ich wszystkich zmusi do rozmów. Jasne, że tak. W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w zachodniej Europie, narasta takie, wie pan, nie tylko zmęczenie, ale i irytacja tą wojną. Ale mamy dowód już na to, że to jest stwierdzenie prawdziwe, bo Trump jeszcze nie jest prezydentem. A już Zełenski mówi, mamy pewien dowód na to, że Trump jeszcze nie jest prezydentem, a Zełenski nagle doznał iluminacji i mówi po tym pierwszym pseudoszczycie pokojowym, który był w Szwajcarii, że wiecie, na kolejny szczyt to trzeba by jednak tych Rosjan zaprosić. No proszę pana, prezydent Zełenski w tej chwili broni własnej skóry. Prezydent Zełenski już w tej chwili broni własnej skóry. Należałoby zapytać, czy jeszcze prezydent? No to jest dodatkowy element, wie pan, że nie wiadomo, czy on jest prezydentem, czy nie, bo jego kadencja już się skończyła. Żadnych wyborów nie było, żadnej decyzji jakiegoś organu państwowego, który by mu przedłużył tej kadencję, też nie było. W każdym razie nic o tym nie wiem, żeby jakaś taka decyzja zapadła. No nie wiem, kto by miał ją podjąć, mniejsza o to. W każdym razie prezydent Zełenski w tej chwili broni własnej skóry, bo wszystko wskazuje na to, że wojna ta zakończy się z powodu braku zainteresowania. To znaczy, Ukraina nie dostanie wsparcia. No jak nie dostanie wsparcia, to już teraz, zanim się to okaże, powinna przystąpić do jakiegoś, wie pan, wyjaśnienia sytuacji. I prezydent, tym bardziej, że nie bardzo ma już kim walczyć, bo mięsko armatnie ukraińskie powoli się kończy. No więc trzeba tę awanturę kończyć, a jeszcze raz przypomnę, od czego się ta awantura zaczęła. Że prezydent Zełenski, namówiony przez prezydenta Józia Bidena, zerwał porozumienia mińskie. Co przewidywały porozumienia mińskie? Że w dwóch obwodach ukraińskich, donieckim i ługańskim, będzie ustanowiona autonomia, ale te obwody będą w granicach Ukrainy jak najbardziej. Krym to już nie, bo to wcześniej tam zostało załatwione. A teraz wygląda na to, że Ukraina utraci nie tam
Krym, ale jeszcze cztery obwody, bo cztery obwody zostały włączone do terytorium państwowego Federacji Rosyjskiej. I jeżeli Ukraina, ani Rosja, ani Ukraina przez te trzy prawie lata nie zdążyła doprowadzić do przełomu, to znaczy, że już nie doprowadzi ani jedna strona, ani druga. Więc pora kończyć awanturę, tym bardziej, że wie pan, ani Stany Zjednoczone, ani Europa nie zamierzają tutaj się wyżyłować, żeby ratować skórę prezydenta Zełenskiego. Bo teraz już chodzi o jego skórę. Bo prędzej czy później na Ukrainie pojawi się pytanie, to po cośmy to wszystko, po cośmy tę żabę jedli? Kiedy można było jej nie jeść, można było uniknąć tego. No i proszę pana, i tu na to pytanie prezydent Zełenski nie ma jasnej odpowiedzi, dlatego musi uciekać w wojnę. No ale ta wojna, jak mówię, może się zakończyć z braku zainteresowania. I Donald Trump o tym otwartym tekstem mówi. I Viktor Orban, zdając sobie z tego sprawę, co radził podczas wizyty w Kijowie, co radził prezydentowi Zełenskiemu? Żeby ogłosił zawieszenie broni jako wstęp do rokowań. To samo pan sądował w Moskwie. Ten sam pomysł sądował w Moskwie. No ale prezydent Zełenski na razie jeszcze jest łudzony jakimiś tam opowieściami dziwnej treści. No to jeszcze próbuje tam, nie wiem, uciekać w wojnę, no bo nie ma innego wyjścia, nie ma alternatywy. I tyle. No to jeszcze a propos ewentualna druga kadencja Trumpa, a Polska. No bo w czasie pierwszej kadencji no były jakieś tam gesty, ale z drugiej strony no to nie krasnoludki, tylko Donald Trump podpisał taką ustawę, co się nazywała 447. Donald Trump wyraża też przy wielu okazjach poparcie dla tworu syjonistycznego. Który to twór syjonistyczny jest tworem nam wrogim. Więc jaka nam się przyszłość na najbliższe 4 lata z tą ewentualnością Trumpa w Białym Domu rysuje? Proszę pana, jeśli chodzi o ustawę 447, to trochę na ten temat wiem, bo tu maczałem w tym palce w pewnym sensie. Otóż Donald Trump podpisał tę ustawę rzeczywiście, ale moim zdaniem bardzo możliwe, że tylko dlatego, że polskie władze nie tylko zachowywały się tak, jakby ta sprawa w ogóle ich nie obchodziła. Przeciwnie, robiły wszystko, żeby ta ustawa weszła w życie. Robiły wszystko, a zwłaszcza pan Marek Magierowski wszystko robił. Wie pan, kiedy już przez aklamację Izba Reprezentantów uchwaliła tę ustawę, to ci organizatorzy, polscy organizatorzy konferencji w Waszyngtonie, która miała na celu takie lobbowanie przeciwko tej ustawie, zwrócili się do mnie telefonicznie z taką informacją, że oto skontaktowali się z nimi dwaj urzędnicy Białego Domu, którzy ich poprosili, żeby dostarczyli im, znaczy nie im, bo to chyba za ich pośrednictwem prezydentowi Trumpowi, takie w punktach, krótką taką notatkę, jakie są polskie zastrzeżenia do tej ustawy. I ja tę notatkę sporządziłem i wysłałem to, proszę pana, do Waszyngtonu i oni tę notatkę przekazali tym urzędnikom Białego Domu. Czy prezydent Trump to czytał, czy nie, to ja tego nie wiem. Natomiast no wiem tylko, że ta notatka do Białego Domu dotarła. Ale ponieważ polskie władze, ani prezydent, ani premier, ani nikt, ani minister spraw zagranicznych w ogóle zachowywali się tak, jakby ta sprawa ich nie obchodziła, to dlaczego Donald Trump miałby się narażać Żydom, którzy w Ameryce są bardzo wpływowi? Więc podpisał tę ustawę. Natomiast warto przypomnieć, że Donald Trump, kiedy przyjechał do Warszawy w lipcu 2017 roku, to powiedział na konferencji prasowej,
że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Projekt Trójmorza to jest inicjatywa skierowana swoim ostrzem przeciwko niemieckiej hegemonii w Europie, przeciwko IV Rzeszy. I w Niemczech ta deklaracja Donalda Trumpa zapaliła czerwone światło alarmowe. Co Niemcy wtedy zrobiły? Nie wiem, czy to, bo to już wielu ludzi nie pamięta. Niemcy tak, wie pan, potraktowały to bardzo poważnie i przypomniały sobie takie przysłowie indiańskie. Jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. I Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza. I ciekawe, że jedynym politykiem europejskim, który z tego tytułu wyraził publicznie radość, to był pan Andrzej Duda, pan prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, co mu się stało, ale tak było. No, a potem Donald Trump przegrał wybory, no i już. A Joe Biden w marcu ubiegłego roku pozwolił Niemcom na urządzanie Europy po swojemu. No to Niemcy urządzają Europę po swojemu. I ta kuratela niemiecka coraz bardziej jest dla nas dotkliwa. Coraz bardziej się staje dotkliwa. A tu ten Lewandowski, ten doradca Donalda Trumpa, sztabu wyborczego Donalda Trumpa, mówi, że Trump jak wygra wybory, to będzie popierał Andrzeja Dudę, bo żeby Polska pozostała we właściwych rękach. Czy to oznacza powrót do inicjatywy Trójmorza, czy nie, to tego nie wiem, ale to się okaże. No to na koniec jeszcze właśnie a propos tego urządzania Europy przez Niemcy. No wiemy, kto u nas teraz rządzi, wiemy, że teraz jest Donald się wścieka, są rozliczenia, właśnie tutaj próbowano zamknąć posła Romanowskiego, ale się prokuratura potknęła o własne nogi. No i oczywiście okazuje się, że bardzo zasna instytucja Rady Europy to też jest pisowska w zasadzie, na przykład to już nie, bardzo nie, dlaczego takie pisowska, proszę pana, ani pan no, ale Tuskowi. tak piszą. Nie, nie, a to piszą, no wie pan, piszą tacy Biernkowie. Przecież proszę pana, szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ani Donaldowi Tuskowi, ani Bodnarowi nie podlega. To dlaczego miałby przed nimi kucać? No wiadomo, ale czy ta perspektywa, że tutaj może dojść do jakichś zmian za oceanem, nie spowoduje, że i nowa, stara szefowa Komisji Europejskiej pani von der Leyen i tutaj wykonawcy polityki niemieckiej na kierunku polskim na czele z Donaldem Tuskiem no, przyspieszą wdrażanie etapu surowości, żeby tutaj wypalić do gołej ziemi i żeby tutaj nic nie zostało najlepiej. Mają, proszę pana, jakieś 6-7 miesięcy na to. Jeśli by Trump wygrał, to mają nie więcej jak pół roku. Ale dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech, to wie pan, Stany Zjednoczone też mają rozmaite środki naciśnięcia i na panią Reichsführer, i Ursulę von der Leyen, i na niemieckiego kanclerza, i tam na wszystkich tych dygnitarzy. O Donaldzie Tusku nawet nie mówię, bo to, wie pan, jest oczywista oczywistość. No. Także, proszę pana, Donald Tusk w takiej sytuacji powinien wtedy się cieszyć, że żywy, zdrowy, wie pan, no i tyle. Dobrze, to teraz przejdźmy do pytań od naszych widzów. Nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale tak, użytkownik o niku Polska Polaków, takie pytanie trochę obok tematu. W jaki sposób można skontaktować się i zaprosić pana Michalkiewicza na spotkanie z sympatykami, żeby wygłosił wykład? Proszę pana, w prosty sposób. Ja prowadzę stronę internetową www.michalkiewicz.pl i tam jest adres poczty elektronicznej do mnie. Proszę napisać, ja pocztę czytam, odpowiadam na listy i w ten sposób możemy to załatwić. Kolejne pytanie, memento mori. Czy słyszał pan o tym, że Tusk będzie miał zakaz wjazdu do USA i co pan o tym myśli? Nie słyszałem. Nie, myślę, że to nie ma takiej potrzeby, żeby, proszę pana, miał zakaz wjazdu do USA. Wystarczy, że po prostu nikt go nie przyjmie, jakby przyjechał
jakimś cudem. No to nie wiadomo, po co wtedy miał przyjeżdżać. No albo przyjmie go jakiś trzeciorzędny urzędnik Departamentu Stanu. Bo nikt go może nie przyjąć, proszę pana, no i też. Tyle. No. Też prawda. Grażyna tak Stojanowicz. Tak jak kiedyś Tadeusz Mazowiecki pojechał do Moskwy. I też nikt go nie przyjął, także tylko tam tańcował z panią Małgorzatą Niezabitowską. Grażyna Stojanowicz, czy powrót Trumpa do władzy będzie miał wpływ na zmiany na polskiej scenie politycznej? No już o tym mówiłem, także myślę, że nie chciałbym się powtarzać, ale może mieć. I to daleko idące. Patrzę, czy jeszcze jakieś są pytania. W zasadzie one się w dużej mierze powtarzają. Mi tu mówiliśmy, jeśli ktoś dotarł jakby w trakcie transmisji, to ja zachęcam, żeby sobie po prostu odsłuchać resztę, czy cofnąć nawet, bo nawet w trakcie można sobie cofnąć do początku, przewinąć taśmę i zobaczyć, co mówiliśmy od początku audycji. Natomiast to jeszcze jeden wątek, on tam nam gdzieś uciekł w międzyczasie. Ta nominacja wiceprezydencka Trumpa, to o to bym jeszcze dopytał, pana Vance'a, który jest tak pokazywany, no jak na warunki amerykańskie, jako taki ultrakonserwatysta, katolik, co w Stanach nie jest wcale takie przecież częste. Z drugiej strony Biden też jest katolikiem, no a widzimy jakim. No natomiast z drugiej strony no, też pełen wyrazów uznania dla tworu syjonistycznego. Proszę pana, ja bym takie to, co pan nazywa pełen wyrazów uznania dla tworu syjonistycznego, czyli dla Izraela bezcennego, to nazywajmy rzeczy po imieniu. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nikt, kto chce robić karierę polityczną, nie będzie wierzgał przeciwko Izraelowi. Z uwagi na wpływy AIPAC-u, to znaczy żydowskiego lobby w Stanach Zjednoczonych, które są bardzo duże. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma władzy, tylko się o nią ubiega, to przecież nie będzie robił głupstw, wie pan, i narażał się takiemu wpływowemu lobby. Co potem będzie robił, jak już będzie miał władzę, a to my tego nie wiemy, ale w każdym razie wygląda na to, bo tam wszyscy mówili, że Trump to, no, tak jak pani Jabłoneczka nasza, że to Trump już jest zużyty i tak dalej, no to on mianując takiego, proszę pana, pełnego wigoru wiceprezydenta, to mówi, no dobra, ja to jestem może już stary, ale patrzcie, jakiego następcę tutaj sobie wyhodowałem na piersi własnej. A ten jeszcze będzie ho-ho, to wigoru mu starczy na najbliższe 20 lat. No tu pamiętam, że ja kiedyś zadałem dawno, dawno temu też było takie spotkanie w Łodzi i był, zdaje się, profesor Chodakiewicz i właśnie spytałem o jakby siłę przebicia lobby żydowskiego. On wtedy, jak pamiętam, odpowiedział, że lobby żydowskie przepycha około połowy tego, co tam chce w legislacji amerykańskiej. Natomiast mówi, no dla porównania, lobby posiadaczy broni przepycha 100%. Proszę pana, no to jasne. Profesor Chodakiewicz jest znacznie lepiej zorientowany w stosunkach amerykańskich niż ja, bo po pierwsze jest profesorem i to nie byle czego, tylko Instytutu Polityki Światowej, a po drugie mieszka w Stanach Zjednoczonych i doskonale wie. Więc nie będę się z nim spierał. Natomiast zdolność do przeforsowywania połowy zamierzeń to jest bardzo duża. To no chciałoby się, duża. Żeby lobby polskie miało taką siłę. No to lobby polskiego w Stanach Zjednoczonych dobrze jak nie ma. Natomiast żydowskie jest. I to nie tylko polityczne, bo widzi pan, jeszcze jest taka sytuacja. Żydzi, wprawdzie ta opinia jest przez Żydowską Ligę Antydefamacyjną uważana za antysemicką. No ale ja się tym nie przejmuję i ją przedstawię. Otóż ta opinia głosi, zresztą zgodnie z prawdą, że Żydzi mają bardzo duży wpływ na media w Ameryce.
I wie pan, jak mogą zaszkodzić, utrącić karierę polityczną jakiegoś ambicjonera? A w prosty sposób, jakieś dziecko sobie przypomni po 30 latach, że ten ambicjoner wsadził mu rękę pod spódnicę albo w majtki, wie pan. I zanim się wyjaśni, że to nieprawda, to już trzeba się żegnać z karierą, będzie cieszył się, że żywy, zdrowy i na wolności. To już tym się będzie cieszył. Więc na tym również polega siła lobby żydowskiego. Zresztą u nas też. Oj tak, no niestety tak. To tym akcentem, proszę państwa, zakończymy ten program. Czekamy, co przyniosą listopadowe wybory. No, jeszcze trochę czasu, jeszcze trochę kolejnych najcieplejszych miesięcy w historii pomiarów nas czeka. Także zostawiamy państwa z tymi naszymi refleksjami, z którymi się w ciągu ostatniej tej niecałej godziny dzielił z nami pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu również za uwagę. Jak zawsze proszę o kciuki w górę, o subskrypcję, o komentarze, no i o wsparcie kanału. Proszę państwa, potrzebne to jest do tego, żeby ten sprzęt nam dalej działał, żeby można było się też rozwijać. No myślę, że dowodem na ten rozwój jest ta rozbudowana relacja z odsłonięcia pomnika w Domostawie, którą możecie państwo u nas na kanale zobaczyć. Zachęcam do tego, żeby ją obejrzeć. No i po prostu realizacja takich właśnie materiałów pochłania sporo pieniędzy, więc bardzo prosimy, żeby do tego dzieła się dołożyć, a już mamy zaplanowane pewne inwestycje, które pomogą, żeby było to jeszcze lepiej, szybciej, mocniej, etc. Więc serdecznie się państwu polecamy. To tyle na dziś. Żegnam się z państwem. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych programach.